Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś moimi gośćmi Patryk Płomiński, prezes Olpna. Witam serdecznie. I Dariusz Starczan, członek zarządu tej organizacji. Jak moi goście, to wiadomo, że porozmawiamy o piłce nożnej amatorskiej. Wiele się działo w tym pandemicznym sezonie, taki dosyć, można powiedzieć, intensywny sezon, opóźniony, ale sporo się dzieje. Praktycznie każdy weekend zajęty. Jak to wyglądało, Patryk? Tak, weekendy teraz tak naprawdę jak ruszyliśmy, to nie ma wolnego weekendu. Ruszyliśmy z początkiem wakacji, tak? Z początkiem wakacji, nawet czerwca. Pierwszy weekend czerwca. Dobre dwa miesiące później niż nawet chyba więcej. Niż tak, no, prawie trzy. Ale no, udało się tak naprawdę dzięki porozumieniom też z drużynami dokończyć ten sezon bez żadnych większych zakłóceń, bo wszystkie tak naprawdę jeden zespół wycofał nam się tylko z rozgrywek ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale tak wszystkie przystąpiły i udało się rozegrać i jesteśmy zadowoleni z tego, że się udało rozegrać, dlatego że ten sezon pokazał, że nie będzie to sezon nieciekawy, bo był tak ciekawy, że ostatnia kolejka, ostatni gwizdek sędziego w ostatnim spotkaniu ligowym dopiero pokazał, kto wygrywa ligę, więc o te emocje, o tą sportową rywalizację nam chodzi, żeby ten ostatni sygnał zakończenia sezonu wskazał nam dopiero zwycięzcę ligi, a nie, że to 5-6 kolejek wcześniej wiemy, że kończy nam się. No to właśnie, porozmawiamy o tej pierwszej. 10 minut przed końcem ostatniego spotkania mistrzem był jeszcze ktoś inny. Dokładnie. No właśnie, bo to były takie zaskakujące rozstrzygnięcia, tak. Rywalizacja do samego końca i nowy mistrz. Tak, nowy mistrz OZM Outsiders. No tak jak tu Patryk wspomniał, rywalizacja w tej lidze w tym sezonie była piękna i bardzo dramatyczna. Ostatnia kolejka, 4 drużyny walczyły o utrzymanie w tej lidze pierwszej, a 4 walczyły o mistrzostwo. Tak. To nie była kolejka cudów chyba? Nie była. Tak. Takie niespodziewane rozstrzygnięcia, tak? Tak. Kolejki cudów były wcześniej. Tak. Kolejki cudów były wcześniej, gdzie faworyci przegrywali z teoretycznie słabszymi drużynami i, że tak powiem, zaprzepaszczali, tak? Przepaszczali sobie 100% szanse na mistrza tegorocznego. A cofnijmy się do tego minionego weekendu. Tam były rozgrywki Superpuchar Ostrowa. Hortus Team wygrał. To chyba nie jest duża niespodzianka, nie? Czy akurat... Darku? No to jest drużyna, która również walczyła o tytuł mistrza Play Areny pierwszej ligi w tym sezonie. Można powiedzieć, pogrążyła swoje szanse w przedostatniej kolejce. Turniej, który rozegraliśmy w zeszłą niedzielę, turniej AMS Super Puchar Play Arena Ostrów imienia Piotra Popiela. Tutaj składamy hołd naszemu koledze, współzałożycielowi i organizatorowi Play Areny Ogólnopolskiej. Wystąpiło 8 zespołów w tym turnieju. W założeniu było, że ma wystąpić 9, czyli pierwsze 3 miejsca z pierwszej ligi, pierwsze 3 miejsca z drugiej i pierwsze 3 miejsca z trzeciej. Postanowiliśmy dokoptować 10. drużynę i nazwać ją All Stars Olpna, w której wystąpili takie tuzy futbolu jak Krzysztof Wiśniewski, Marek Mierzwicki czy Bogu Sikora. No proszę się pochwalić, bo też był powrót na boisko. Nie. To był zaszczyt. To był zaszczyt dla mnie zagrać z tymi panami. Ale chyba właśnie piłkarze amatorzy mają chyba satysfakcję, że mogą grywać z takimi legendami tego naszego miejscowego tutaj futbolu, które występują na waszych boiskach. Tak, myślę, że tak, że to też myślę, że też sprowadza duże rzesze rodzin na te boiska, bo to przyjdzie żona, to przyjdzie córka, to przyjdzie syn zobaczyć, jak tata gra. I na tym to polega chyba, na tym to polega, dokładnie. No, w tym roku podczas zakończenia sezonu wręczyliśmy też dwie osobowości Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorskiej właśnie dla osób tych najbardziej doświadczonych, nie mówię najstarszych, tylko najbardziej doświadczonych w rozgrywkach naszych, jak i w społeczności piłki nożnej sześcioosobowej. Pan Marek Mierzwicki, to wszyscy powinniśmy go znać i pan Dariusz Walkowiak, te dwie osoby w tym roku otrzymały od nas tą wyjątkową nagrodę, wyjątkowe wyróżnienie i będziemy na pewno kontynuowali to. Chcemy właśnie to takie robić takiego rytmicznego, tak? Dokładnie. Ale jeszcze wracając właśnie do pana Krzysztofa Wiśniewskiego, no ja pamiętam czasy, kiedy on biegał w drugiej lidze, która była de facto drugą ligą, Ostrowia tak, wtedy dokładnie. Grała i strzelał bramki w tych rozgrywkach. W trzeciej lidze to w ogóle z Dariuszem Dąbrowskim tworzył niesamowity duet napastników. Tak. Także to są czasy... Ty, Patryk, może tego nie pamiętasz. Nie pamiętam. Ja pamiętam.
bo udało mi się z tymi panami trenować i czasami zagrać w jednej drużynie. No, mi z tych opowieści tylko pozostaje się cieszyć, że właśnie ci zawodnicy, którzy kiedyś tą swoją karierę toczyli na tych dużych boiskach, przychodzą jeszcze do nas tutaj na sześciosobową kontynuować swoją przygodę i nie odwiesić przysłowiowe buty na kołek, tylko po prostu przyjść i jeszcze pokazać tym młodym, niedoświadczonym zawodnikom przede wszystkim nie tylko może grę samą, ale kulturę zachowania na boisku, co jest naprawdę u nich wzorem do naśladowania. Dokładnie tak. Przed Wami też turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski Play Arena, 19 września i tam 5 drużyn z Ostrowa. Jak to się udało właśnie, że aż tyle ekip z naszego miasta pojedzie? Myślę, że to jest przede wszystkim ogromna praca całego zespołu organizatorów, jak i też drużyn, bo te drużyny też muszą swoje zadania wykonać, aby to ten Ostrów Wielkopolski był na mapie Polski widoczny i aby otrzymać tych 5 przepustek. No, kilka lat temu otrzymaliśmy też 5 przepustek, więc wyrównaliśmy tą taką rekordową liczbę tych miejsc na turnieje eliminacyjne, z czego się ogromnie cieszymy. No i oczywiście trzymamy mocno kciuki za wszystkie drużyny, wszystkie 5 zespołów, które będą rywalizowały o to wejście do tego wielkiego finału. Liczymy, no i nie ukrywamy, że oczywiście liczymy na to, że chociażby jeden zespół awansuje do wielkiego finału. Choćby dlatego, że te 5 drużyn wystąpi w jednym turnieju eliminacyjnym od godziny 9 rano. Tak. W pierwszej grupie. A najbliższy weekend to jest turniej pod nazwą Przyrogi Karny. To jest coś takiego... Tak. Oldschoolowy turniej. Oldschoolowy właśnie. Dokładnie. Taki, pamiętam, że za moich czasów dzieciństwa grało się właśnie na boiskach, na podwórkach, gdzie była taka zasada Przyrogi Karny. Obowiązuje pewnie do dzisiaj przy takich amatorskich gierkach, tak? Jak to będzie wyglądało? No i na tych samych zasadach odbywa się ten turniej, gdzie sędzia jest sędzią kaloszem, tak? Tak, koszulki mają z napisem sędzia kalosz. Autentycznie trzy rogi, to jest rzut karny. Także mecze są rozgrywane na takich zasadach, jak to kiedyś się odbywało, na boiskach, na podwórkach. Tak, i co warte dodania przy tym turnieju, to pamiętacie na pewno oranżadę w szklanych butelkach. To właśnie zawodnik, który strzeli największą liczbę bramek w danym meczu, spotkaniu, tak, dostanie taki bon, talon, jak to kiedyś były talony, dostanie taki talon na oranżadę i będzie mógł sobie... Czyli taki powrót do przeszłości, tak, do przeszłości trochę, tak? spożytkować, a główną nagrodą w tym turnieju są oczywiście złote kalesony. Dosłownie tak. Złote kalesony, puchar w kształcie złotych kaleson, więc jest o co walczyć. Popularna psytka. Tak. Pierwszy tego typu turniej? To... Nie, drugi. 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 W zeszłym roku właśnie Centrala taki fajny turniej wymyśliła i to... Tak, dla mistrzów było fajne. To było bardzo fajne, bo jadą tam drużyny, które zajmują miejsca mistrzowskie w niższych ligach. Mistrzostwa Polski Szóstek, Fortuna Pucharu Polski Play Arena, to też impreza. Tam startuje reprezentacja Ostrowa, jak to wygląda? Polskiej Ligi Szóstek? Tak. To są cykliczne rozgrywki, które organizują różne miasta, różne play areny w Polsce. Nie ma jako takiego terminarza. Zgłaszają się miasta, które chcą zorganizować taki turniej, które chcą rozegrać mecze pomiędzy sobą. Tu wiadomo, gdzie i ile tych meczów się odbędzie? No my akurat... Tak to akurat się składa, że z początkiem nowego sezonu rozpoczyna Ostrów Wielkopolski. I taki turniej planujemy na 18 października właśie przy Szkole Podstawowej nr 1 na Orliku. A propos nowego sezonu, bo tak naprawdę niedawno zakończyliście rozgrywki sezonu 2019-2020, ale już macie skończone zapisy do kolejnych rozgrywek 2020-2021. Kiedy ruszą, na jakich zasadach? Tak, 37 zespołów wystąpi w rozgrywkach w tym roku. Jest to spadek o kilka zespołów z poprzednich lat. Natomiast liczyłem osobiście, że tych drużyn będzie jeszcze mniej ze względu na tą sytuację epidemiologiczną, którą mamy. Natomiast sezon rusza 20 września rozgrywkami trzeciej ligi. Tak. Następnie ruszy 26 września druga i pierwsza liga. I tak naprawdę już rozpoczniemy porządne granie w pierwszej lidze 14 zespołów, w drugiej lidze 12 i w trzeciej 11 zespołów. Taki podział będzie w tym sezonie. Oczywiście oprócz tego będzie Fortuna Puchar Polski regionu Ostrów Wielkopolski, gdzie te zespoły będą miały prawo rywalizacji o tytuł Fortuna Pucharu Polski w Ostrowie, bo oczywiście też trzeba powiedzieć o tym, że Oktagon Ogrodek Steam w tym roku będzie reprezentował nasze miasto na arenie ogólnopolskiej. A jeśli chodzi o grudzień, to tradycyjnie te turnieje charytatywne wrócą, tak?
29? Ostatni weekend listopada, szlachetna paczka z Play Areną. Styczeń. Później styczeń, wiadomo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I ostatni weekend lutego Olpna z Brzeką. Tak. To jeszcze na koniec porozmawiamy o imprezach międzynarodowych, bo w zeszłym roku Kamil Kucharski zdobył z reprezentacją Polski wicemistrzostwo świata. W tym roku nie miał okazji pojechać na tą imprezę. Ta została definitywnie odwołana. Jak to wygląda, Patryk? Ta impreza na ten moment przez SOKA, czyli Międzynarodową Federację Piłki Nożnej Sześcioosobowej, została przełożona. Wstępny termin jest to gdzieś na przełomie kwietnia w Meksyku. Natomiast czy dojdzie do tej imprezy? No, jeszcze nie wiemy. No, czekamy na zwołanie narady wszystkich organizatorów międzynarodowej, członków Międzynarodowej Federacji tak, Piłki Nożnej Sześcioosobowej i wtedy zostanie podjęta konkretna decyzja. No, też różnie ta sytuacja na świecie się układa z tą pandemią, więc... No właśnie, w Polsce rozgrywki się toczą, a jak wygląda to w innych krajach? Macie właśnie orientację, jak to kształtuje się, czy w Europie, czy poza Próbują inne państwa rozgrywać spotkania. W Mołdawii za moment zostanie oddany do użytku pierwszy na świecie stadion do piłki nożnej sześcioosobowej. Ten turniej ma być rozgrywany bodajże od 20 do 27 września. Tam została zaproszona reprezentacja naszego kraju, natomiast oni nie będą brali w niej udziału, dlatego że my mamy tutaj Mistrzostwa Polski i też musieliśmy podjąć konkretną decyzję, czy jedziemy i ryzykujemy, bo też chodzi o przeloty, przejazdy do innych krajów, czy to będzie, granice będą otwarte, czy nie. No, Polska Federacja Piłki Nożnej Sześcioosobowej podjęła decyzję, że w tym roku na ten turniej otwarcia nie pojedziemy, no ale będziemy przygotowywać się do Mistrzostw Świata. Czyli tak naprawdę trudne czasy, ale u Was sporo się dzieje i oby w zdrowiu przede wszystkim dalej kontynuować te rozgrywki, tak jak Wam się udało dopiąć ten sezon do końca, oby następny udało się rozpocząć. Serdecznie zapraszamy na boiska typu Orlik, bo tam głównie gracie, tam Wasi wierni kibice dopingują, a Wam organizacyjnie... Się tam dużo dzieje, tak? No właśnie, życzymy, żeby udało się to wszystko dopiąć, bo tak naprawdę no, w dzisiejszych czasach to chyba to się liczy, że kontynuujecie tą fajną ideę rywalizacji sportowej. Także możemy wszystkich serdecznie zaprosić. Tak, oczywiście zapraszamy. No i w imieniu swoim, całego zespołu, jak i wszystkich zawodników dziękujemy wszystkim partnerom naszych rozgrywek, że są z nami. Dziękujemy mediom, że piszą o nas, że pojawiają się na naszych spotkaniach, bo to dzięki Wam też ta promocja rozgrywek wskakuje sezon na coraz wyższy poziom. Będziemy o tym pisać, będziemy o tym mówić, a póki co serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Patryk Płomiński, dziękuję bardzo. Dziękuję, Dariusz Starczan. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.